Krzysztof Pruszewski jest moim gościem, Badam TV, witam pięknie. Krzysztof, odpowiadasz za badania jakościowe praktycznie w całej Europie. Tak, a nawet w Europie i troszkę dalej nawet. Powiedz, jak zmieniają się te badania, jeśli się w ogóle zmieniają? Przede wszystkim jest tak, że badania jakościowe wydają się tym fragmentem naszej branży, który przetrwa, a nawet urośnie. Wydaje się, że wielkie hurtownie danych, firmy, które zbierają informacje ilościowe na wielką skalę, będą traciły na znaczeniu. Jest tak, że klienci sami w tej chwili zdobywają informacje na temat rynku i nie potrzebują w tym względzie pomocy specjalistycznych agencji badawczych. W tym względzie będziemy niestety zanikać jako branża. Badania jakościowe. No, ja myślę, że to będzie też tak, że część tych badaczy po prostu będzie pracowała po stronie klienta i będzie tworzyło de facto komórki przypominające strukturę agencji badawczej. Być może, ale nie będą to niezależne firmy badawcze, tylko fragmenty no, jak się korporacji, które zajmują się czym innym niż badaniami. Wróćmy do badań jakościowych. Czy jest tam coś nowego, czy no te stare dobre metody się jednak utrzymują? Badania jakościowe to jest ten fragment, który przetrwa z całą pewnością z powodów bardzo rozmaitych, ale przetrwa w kształcie innym niż obecnie go znamy. A może precyzyjniej, badania jakościowe tradycyjne przetrwają także. Tak długo, jak długo intuicja, jak długo wgląd w człowieka, doświadczenie będą znaczące, a będą znaczące oczywiście, tak długo klasyczne badania jakościowe z takim terapeutycznym nieco przegięciem będą istnieć i cieszyć powodzenie. Z drugiej strony wszelako powstanie nowy fragment, segment badań jakościowych. Można nazwać je badania jakościowe high-tech albo badania no, takie bardziej scjentystyczne, które będą z całą pewnością rosły jak na drożdżach. Połączenie badań jakościowych z technikami neuroscience to jest coś, co już istnieje na całkiem sporą skalę, a będzie rosło. Badania jakościowe połączone z etnografią z całą pewnością. Można wymienić 6-7 takich pól, na których nowa jakościówka powstanie, będzie istnieć i kwitnąć. No i w tym sensie można powiedzieć, ale z tego, że to wszystko się dzieje od jakichś kilkunastu czasami lat, tak? Traktowaliśmy to początkowo jako pewien rodzaj nowinki. Dzisiaj, no można powiedzieć, te metody, o których mówisz, stały się metodami standardowymi. Tak, ale kiedy patrzymy na obrót, jaki płynie z tych rozwiązań, to on wciąż jest zaniedbywalny w porównaniu z badaniami klasycznymi. Tak nie będzie już niedługo. Jestem przekonany, że no, mój wybór prywatny, zawodowy, być badaczem jakościowym, to jest bardzo mądry, praktyczny, pożyteczny. Tak, to jest dobry wybór. Słuchajcie, uważnie mówił to do Was prezes największej firmy badawczej w Polsce. Cenna uwaga, dobrze jest być badaczem jakościowym. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.